Myślę, że sytuacja filmu Nikt nie woła w odbiorze krytyki, to jest, mówię, to jest mniej więcej ten sam okres, była jednak nieco gorsza. To znaczy ten film, nie wiem, czy wypada użyć sformułowania, że nie został zrozumiany przez większość krytyki, chociaż ta opinia krytyków też nie była tak jednoznaczna, jak później ją przedstawiano. Dlatego, że w wielu tekstach doceniano, pisano wręcz o geniuszu. Pojawiało się na przykład w ówczesnych recenzjach sformułowanie o genialnych zdjęciach Jerzego Wójcika. Ale pojawiało się w tych samych recenzjach jakby niedowierzanie, jakby zaskoczenie, że twórcy, którzy z polską szkołą byli związani, no tutaj mowa przede wszystkim o Kazimierzu Kucu i Jerzym Wójciku, nagle proponują widzom coś zupełnie innego. Jakby zapominają o tych filmach, które były do tej pory robione, zapominają o tych problemach i w momencie, kiedy toczy się, nie chcę powiedzieć, że walka, jakiś dyskurs, toczy się spór o polską tożsamość, o pytanie, kim jesteśmy, jak powinniśmy rozliczać się z naszą przeszłością, jak powinniśmy zderzać się z naszymi mitami, z naszymi polskimi wyobrażeniami, nagle przedstawiony jest film, w którym te pytania schodzą na dalszy plan. W wielu opracowaniach poświęconych filmowi Nikt nie woła, takim stałym motywem, który pojawia się i który pojawił się już wówczas, zaraz po premierze filmu, że historia Bożka jest jakąś odpowiedzią na Popiół i Bianek, na postać Maćka Chałmickiego. To jest wręcz taka fraza, która się pojawia, że to jest pokazanie Maćka Chełmickiego w sytuacji, kiedy ten postanawia jednak nie wykonać rozkazu. Oczywiście, jeżeli będziemy starali się osadzić Nikt nie woła w atmosferze tamtych lat, to pewnie jest to pytanie uzasadnione, ale wydaje mi się, że gdybyśmy przyjęli to za ostateczną odpowiedź, to jednak w znaczny sposób zamknie naszą interpretację. To nawet, to się rozgrywa w tym okresie, akcja się rozgrywa w okresie tuż powojennym, ale nawet dywagacje, czy jest to film historyczny, czy jest to film z ówczesnej nawet perspektywy współczesny, też nie do końca oddają jego sens. Ponieważ jeżeli już używamy takich mocnych słów, to raczej należałoby wskazać na jego ponadczasowość, na jego uniwersalność, gdzie kwestia czasu i przestrzeni, osadzenia tego filmu w czasie historycznym i w przestrzeni geograficznej jest tak naprawdę drugorzędna. Jeżeli powiedziałbym w ten sposób, że w tym filmie przestrzeń, topografia tego miasteczka, jego architektura, jego ściany, sposób jego filmowania odgrywają pierwszorzędną rolę. Ale tak naprawdę, no bo akcja została umieszczona na ziemiach odzyskanych, tak naprawdę ten fakt, gdzie to miasteczko się znajduje, ja bym jednak potraktował już jako coś drugorzędnego. Jeżeli patrzę na ten film i na wykorzystanie w tym filmie topografii, to raczej myślę już o nawiązaniach do tego, co działo się w kinie europejskim, czy co będzie się dopiero działo w kinie europejskim, czyli do nowej fali w kinie francuskim, gdzie topografia odgrywała tak wielką rolę. Wróćmy jeszcze do początku filmu, bo to znowu, tak jak w pierwowzorze literackim, Jerzy Stefan Stawiński zawarł w postaci Piszczyka pewne elementy z własnej biografii. Taki w prozie Józefa Hena te doświadczenia autobiograficzne było bardzo silne.
Józef Hen, korzystając z październikowej odwilży, postanowił opublikować książkę, która by dotyczyła jego wojennych losów, która by opowiadała o jego pobycie w Związku Radzieckim, o próbach dostania się do armii Andersa, w końcu o tym, jak trafił do armii Beringa, ale w tym wszystkim była też, mówiła również o pewnym doświadczeniu żydowskości, ale w tym wszystkim fundamentalną rolę odgrywała też historia miłosna. To zresztą, to nie było kilka tomów tej książki, która jednak się wówczas nie ukazała. Nie ukazała się, ponieważ o ile nawet w 1956 roku przedstawiciele wydawnictwa zachęcali Hena do pisania, że to jest może ten moment, kiedy można wrócić do tej niedawnej przeszłości i opisać ją w nieco inny sposób niż do tej pory, to już rok 1957 uniemożliwił wydanie książki. Jednak opis tego, co działo się na wschodzie, za bardzo odbiegał od ówczesnych wyobrażeń, aczkolwiek w prozie Hena sama ideologiczność jest na dalszym planie. Tam nie było prób przekonywania kogokolwiek do jakiejkolwiek ideologii, to znaczy one mogły być w świecie przedstawione, ale nie było jej w samej powieści. Także powieść ukazuje się drukiem dopiero po kilkudziesięciu latach, co nie znaczy, że w drugiej połowie lat 50. jest nieznana. Ona krąży, ona jest dobrze znana w środowisku, również w środowisku filmowym i pada propozycja, aby zrealizować na jej podstawie film. Reżyserem ma zostać Kazimierz Kutz, który jest po swoim debiucie, po filmie Krzyż Walecznych. Krzyż Walecznych miał premierę w roku 1958 i został znakomicie przyjęty jako kolejne poszerzenie doświadczeń Polskiej Szkoły Filmowej. A zatem wydaje się, że zostanie scenariusz, powieść na scenariusz na film przełożony, ale w wyniku tych prac, a powieść, scenariusz i film, można powiedzieć, są odrębnymi dziełami, tu nie jest tylko kwestia prostej adaptacji, zmienia się również wymowa filmu i w ogóle jego sens. Dlatego, że widzimy, jak od powieści przez scenariusz do filmu, to właśnie usytuowanie bohaterów w jakiejś konkretnej rzeczywistości przestaje mieć znaczenie. Bardzo często bohaterka filmu, Lucyna, a Lena Uchena, jest przedstawiana jako Ukrainka, ale no warto pamiętać, że akcja powieści rozgrywała się w Uzbekistanie, w okolicach Samarkandy, dokąd Hen trafił. Natomiast można powiedzieć, że w jakimś sensie, ja przynajmniej ten film odbieram, to skąd bohaterowie przychodzą, to dokąd później się udadzą, w sensie takim geograficznym, ma o wiele mniejsze znaczenie. Najważniejsze jest to, co dzieje się między nimi. I jak będą Państwo oglądali film, to zobaczą, że to jest miasteczko na ziemiach odzyskanych, do którego trafiają przybysze ze wschodu, repatrianci, które to miasteczko powinno być zagęszczone wręcz, zaludnione. Tymczasem ten tłum pojawia się tylko od czasu do czasu, bardzo rzadko, a film koncentruje się na postaciach. Najważniej cała reszta, całe tło odchodzi gdzieś, jest na coraz dalszym planie. Najważniejsze są postaci i najważniejsi są aktorzy. Henryk Łokowski i Zofia Marcinkowska.
którzy też przedstawiają, myślę, że jakby Państwo kiedyś sięgnęli do prozy Hena, postaci nieco inne niż Hen zarysował, ale jak sądzę, to myślę, że pan Henryk Łokowski zechce nam opowiedzieć bardzo, bardzo przegadane z Kucem, jakby, że to była też wspólna zespołowa praca nad stworzeniem tych postaci. Ludzi, którzy nie tylko muszą zmierzyć się z jakąś przeszłością, z jakąś wynikającą z tej przeszłości teraźniejszością. Tutaj moglibyśmy usytuować ten wątek lęku Bożka o to, co zrobił, czy czego nie zrobił, że teraz on jest ścigany, ale przede wszystkim ludzi, którzy muszą zmierzyć się z samymi sobą, którzy przechodzą inicjację miłosną, dla których nagle ten świat prywatny i świat intymnych odczuć staje się fundamentalny. I cała reszta wydaje się mieć drugorzędne znaczenie. No oczywiście nie widziałem tego zakończenia, o którym parę osób wspominało, że miało być to coś bardzo oryginalnego w ówczesnym kinie, scena z nagimi kochankami. Czy gdzieś się jeszcze ten materiał znajduje, czy można go gdzieś odnaleźć, nie wiem, być może został zniszczony. Myślę, że tutaj też sam chętnie od twórców o tym zakończeniu usłyszę, ale to zakończenie, gdyby rzeczywiście takie było, byłoby, myślę, o wiele mocniejsze od tego, które oglądamy, ale też jeszcze bardziej by odchodziło od ówczesnych oczekiwań. Bo jakże to zapomnieć o wielkich sprawach, zapomnieć o świecie społecznym, zapomnieć o pewnych polskich figurach, ale w duchu zbliżających się nowej fali, wyprzedzając wiele jej osiągnięć, stworzyć kameralną, wyizolowaną ze świata opowieść, niehistoryczną, niewspółczesną, to musiało być coś, co napotkało opór odbiorców, również krytyków. Myślę, że nie tylko jakieś kwestie, nazwijmy je umownie, użytkowymi ideologicznymi, ale też swoistej bezradności interpretacyjnej spowodowały, że tak ten film został przyjęty. Natomiast jego siła polega właśnie na tym, że no, oczywiście również bardzo ciekawe będzie Państwa zdanie, zwłaszcza, że już sporo filmów Państwo obejrzeli, że to jest film, który może właśnie dzięki temu broni się dzisiaj jeszcze bardziej. Że jest on, powiedziałbym tak, że on jest bardzo czytelny, jeżeli znamy historię jego powstania, ale jeżeli w ogóle nic o nim nie wiemy, to też potrafi współczesnego widza zainteresować. Pojawiały się w ówczesnych krytykach nawiązania do konkretnych filmów. Krytycy, pisząc o Nikt nie woła, wskazywali na ówczesną twórczość Michelangelo Antonioniego. Pokazywano na zbieżność może z filmem Alana René. Tutaj wskazywano na Hiroshima, moja miłość. Ale o ile pamiętam z tamtej recenzji, to zarzut był dosyć z naszego punktu widzenia paradoksalny, bo że Hiroshima, moja miłość, ten kontekst społeczny, historyczny jednak był bardziej istotny niż tutaj. Z perspektywy lat z tego zarzutu należałoby uczynić zaletę.